Witajcie na kanale Kamperunku Trunkum, na vlogu o karawaningu i dobrych alkoholach, na którym nie namawiam do spożywania, ale zachęcam do poznawania ich w trakcie karawaningowych podróży. Ja mam na imię Arek, jesteśmy właśnie na kempingu Sulikam w Sulistrowicach u podnóża Góry Ślęży. Góry, przy której leży kilka winnic. I właśnie za chwilę jedną z nich odwiedzimy. Jeśli więc jesteście ciekawi, cóż za winnica leży zaledwie kilka kilometrów od tego kempingu, jakie wina są na niej tworzone, to zapraszam do oglądania tego odcinka. Do zobaczenia w winnicy. No i dojechaliśmy właśnie do winnicy Ramut. Przedstawiam wam Wojtka, twórcę, który razem z żoną, tak? Zgadza się. Z żoną i z córeczkami już chyba razem. Coś tam pomagają. Razem prowadzicie tą winnicę. No to Wojtek, opowiadaj nam, co to jest za winnica. Jakie wina tutaj zasadzacie, bo z tego, co się dowiedziałem, wczytywałem, to winorośli tutaj są szlachetne, ale też hybrydy, prawda? Zgadza się. Winnica została założona w 2017 roku. Kolejne nasadzenia 2018 rok. Mamy, tak jak wspomniałeś, hybrydy i winifery. Z winifer mamy Pinot Noir, Riesling, Chardonnay oraz Cabernet d'Orsa, a z hybryd klasyczny Regent, Solaris. Nie wspomniałem też o Gewurztraminerze, którego mamy jako winiferę posadzoną. A wiesz, dla takich laików, bo ja jestem laikiem w świecie wina, ja bardziej pracuję z destylatami, z alkoholami mocniejszymi. Powiem szczerze, że pomimo tego, że jestem wiele lat w gastronomii, to z winami mam niewiele wspólnego i mnie nawet interesuje, bo winy, ogólnie o tej porze roku to grona są już zebrane? Nie, są. O tej porze roku coś jeszcze grona jeszcze wiszą. Chodź, Nataszka, pokażesz? Jak widzisz, ilość jest symboliczna. Największy problem jest z tym, że już w marcu zaczęła się wegetacja. Mieliśmy 26 stopni na plusie. Czyli za ciepła zima. To jest super siedlisko, a w tym roku okazało się zbyt super, no nie? Bo zbyt wczesna wiosna, 4 tygodnie wegetacja wcześniej ruszyła, przez co pędy wystartowały. Przyszedł mróz 22 kwietnia. To nie był przymrozek, to był regularny mróz, minus 7, minus 8 stopni. Cały Dolny Śląsk ścięty, no i część Zielonej Góry. No, szacujemy straty na poziomie 80, może nawet więcej procent. O. Tak jak widać. Mam nadzieję, że jakoś zakończymy pozytywnie. Tutaj mamy łozę. To smutna informacja. Tutaj mamy łozę, która powinna być obwieszona grunami. Łoza, co to jest łoza? Łoza jest to. Zrobimy sobie taki techniczny filmik, nie? Zgadza się. Łoza jest to część winorośli, która wychodzi z pnia. Z niej wychodzą inne łozy i te łozy powinny mieć przynajmniej każda po dwa grona na sobie, no nie? To jest akurat odmiana Regent. Duże straty. A to nie są białe i czerwone, to są te same, tylko są niedojrzałe. To jest niedojrzałe. Czerwień, tylko że to jeszcze nie dojrzałe. Być może będzie to po prostu ścięte, no nie? Żeby, Albo was jest bardzo nasłonecznione, prawda? Jak teraz stoimy, to nas strasznie radzi, bo widzę, że całe, to się nazywa siedlisko, tak? Tak, siedlisko, takie. Francuzi mówią terroir. Czyli terroir to jest po polsku siedlisko. Zgadza się. O, to widzisz. Bardzo fajny odcinek, będzie bardzo ciekawy, już się cieszę, że się wielu rzeczy tutaj dowiemy. I te wszystkie winorośla, te szlachetne i hybrydy, one w jednym miejscu mogą ten rosnąć? My mamy wymieszane, ale mogą. Ja jestem w trakcie pracy, w trakcie cięcia, bo jak sam widzisz, winorośla troszkę nam uciekła. Redukuję w tym momencie te łozy górne. No i tak wygląda praca. Za wysokie nie mogą być? Winiarza. Nie mogą być za wysokie. Powiedzmy, prowadzimy je na 15 liści, coś w tym stylu. I praca ręczna. Chcesz mieć jakość, musisz pracować ręcznie. Musisz pracować ręcznie. Najważniejsze jest zbiór. Gdy przystępujemy do zbioru, 100% ręcznie, selekcja gron. Kombajn tego nie zrobi. Kombajn nie usunie ślimaka. Piórka ptaka, czy zgniłego grona, no nie? Jest taka zasada winiarska, która mówi, że 90% jakości wina powstaje na winnicy. No wiadomo, serce, nie? Serce, jeszcze raz serce. A few moments later. W to miejsce możecie przyjechać, między innymi po to, aby w tych pięknych okolicznościach przyrody degustować sobie wszystkie wina, które ta winnica oferuje, ale my w tej chwili spróbujemy tylko jakiego wina? W tym momencie otworzyłem i nalałem Rieslinga. Jest to młody Riesling 2023. Jeszcze jest nieco chłodny, ale w ciągu kilku minut na pewno
z łatwiej odpowiednią temperaturę. Charakteryzuje się tym, że jest świeży, owocowy. Można tutaj wyczuć nuty limonki, ale już niektórzy czują docelowe cechy Rieslinga, czyli nuty naftowe. Myślę, że za około pół roku już będzie można go wysłać na jakiś konkurs. Twórców tego wina możecie znaleźć w Polsce na festiwalach winnych i też takie festiwale winne wiem, że są tutaj wokół Góry Ślęży, prawda? One się odbywają. Zgadza się. A jeszcze w tym roku można się znaleźć w takim miejscu? Pod Ślężą już nie. Odbyły się trzy festiwale ślężeńskiego wina. Teraz takie dwa topowe festiwale na Dolnym Śląsku będą pierwszy, 23-25 sierpnia. No zapisujcie datę. Festiwal na Bulwarze Dunikowskiego i oczywiście, tak jak tutaj mam logo, Winiarze i Przyjaciele, VIP, pierwszy weekend to jest chyba 7-8 września na Partenicach. A tutaj na miejscu te są organizowane takie? Jak zoty, bo jak się doczytywałem, to nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, że jest kilka, ile winnic jest wokół Ślęży? Chyba z pięć, nie? Pięć. Tak? Trafiłem? Razy. Ale pięć chyba jest na pewno, nie? I widziałem gdzieś filmiki, że wy się spotykacie wszyscy razem, prawda? Zgadza się. Ale i dobrze wyczytałem, że za każdym razem w innej winnicy? Czy tak, festiwal ślężeńskiego wina składa się z trzech eventów. Pierwszy event organizowany jest na terenie winnicy Silenzi w Wojnarowicach, drugi event na terenie winnicy Celtika w Strzegomianach, a trzeci na terenie winnicy Wino spod Ślęży, również w Strzegomianach. A to jest w jakichś dużych odstępach czasowych, czy tydzień po tygodniu? To jest weekendowo? Miesiąc, odstępy miesięczne są około. To jest, czyli można szukać jeszcze raz, jak to się nazywa? Festiwal Ślężeńskiego Wina. Czyli szukacie sobie już na przyszły rok, bo w tym roku nie, na przyszły rok szukacie sobie Festiwal Ślężeńskiego Wina i wędrując po Polsce, wędrując w tym regionie, jak będziecie, możecie sobie trafić i przyjechać na takie bardzo fajne, winne wydarzenie. A tutaj przy degustacji widzę, że są jeszcze jakieś ciasta, tak? I to są grona, z których jest wino tworzone. To jest akurat takie, z którego jest Riesling? Nie, to jest akurat... Aha, to po prostu przekąska. Przekąska do przekąska. Wina. Szkoda, że mówię, bo teraz głupio było, bo od razu... przygotowała właśnie potrawy, które dobrze się parują z białym winem. A co my dzisiaj będziemy jedli pod namiotem? Jesteśmy pod namiotem na Cudikampie. Cukinie. O, to musisz nam podpowiedzieć. Halloumi, cukinia, kiełbasa. To zależy, no. Czy, jak najbardziej. Co możemy od was dzisiaj zabrać? Bo musimy coś od was dzisiaj zabrać. Może bardziej do kiełbasy zależy jakiej. Nie wiem, co żona kupiła. Może bardziej czerwone wino pasowało. Ale wy specjalizujecie się chyba w białych i w różowych, tak? Zgadza się. W białych i różowych. Ale pod twoją cukinię, tak? Halloumi, możecie nam coś dobrać? Myślę, że ten Solaris, którego chcecie zabrać, będzie odpowiedni. Bo ja na wstępie powiedziałem, że chciałem wziąć ze sobą butelkę Solarisa, dlatego że albo go nigdy nie piłem, albo nie robiłem tego wiedząc, że piję wino takiego szczepu, a też słyszałem, że to jest taki szczep, który jest mocno teraz kojarzony tak z Polską, pomimo tego, że chyba powstał w Niemczech, tak? Zgadza się. Jest to odmiana niemiecka, w cudzysłowie zaadoptowana przez Polaków. Myślę, że 90-95% polskich winnic posiada nasadzenia Solarisa. Bardzo przyjemny w uprawie. Może troszkę zbyt ekspansywny, niemniej jednak bardzo dobrze plonuje. Wina wychodzą bardzo dobrej jakości. Można z niego zrobić i wino słodkie, półsłodkie, wytrawne, półwytrawne. A my jakie dzisiaj ze sobą zabierzemy? Półwytrawne. My dzisiaj zabierzemy ze sobą półwytrawne. Słuchajcie, właśnie o to chodzi w takich spotkaniach i w ogóle próbowaniu takich napojów, takich trunków, w tym wypadku win, że jeżeli ja dzisiaj od Wojtka kupię wino, nie w sklepie, tylko bezpośrednio od Wojtka, i jak sobie dzisiaj usiądziemy wieczorem na kempingu, to my, smakując to wino, to w ogóle będziemy sobie przypominać spotkanie z wami, prawda? I takie informacje, które od was otrzymaliśmy. Jeżeli posmakuje, to ja już wiem, gdzie następnym razem możemy pojechać, żeby to wino... A jak w ogóle z zakupem waszych win? Jeżeli posmakuje, jeżeli ktoś tutaj przyjedzie na taką degustację do was, to na miejscu może kupić, tak? Zgadza się, można kupić na miejscu, można kupić przez internet. W Sobótce, przez internet, przez stronę internetową. A w Sobótce jakiś sklep jest? Czy? Sklep Ślężański, polecamy naprawdę sklep z lokalnym... Ja uwielbiam
Tak się nazywa sklep, ale to tylko z waszym? Tylko, nie, nie, nie. Ogólnie taki regionalny sklep. Dokładnie. Są tam topowe wina właśnie z okolic. Czyli Nataszka, pomożesz mi namówić mamę, jutro będziemy wyjeżdżać z kempingu, że jedziemy do sklepu. Ja uwielbiam też właśnie sklepy, małe sklepiki prowadzone przez pasjonatów, którzy właśnie wprowadzają takie trunki do siebie na półki, prawda? Ale wy na pewno będziecie na najważniejszej winiarskiej imprezie na Dolnym Śląsku. Oczywiście. Nieprzypadkowo trzymam w rękach kieliszek winiarze i przyjaciele. Będzie to największa impreza na Dolnym Śląsku, 31 winnic. Ale żeby na co dzień móc was odwiedzić, z wami się skontaktować i tutaj przyjechać, w jaki sposób można się do was dodzwonić, napisać? Zgadza się, najlepiej zadzwonić, odbierzemy, raczej tu jesteśmy. Nie wiem, co by się... Numer telefonu jest na stronie internetowej, zgadza tak? Zgadza się, no, wszystko na stronie internetowej. A są jakieś najlepsze dla was dni w tygodniu, w których można przyjechać i godziny odwiedzin? Bo my tutaj dzisiaj się wybieraliśmy do państwa chyba trzykrotnie, z różnych powodów od samego rana nie mogliśmy dojechać i cieszymy się, że już dojechaliśmy. Ale właśnie, ale jak do was jechaliśmy i wrzuciłem sobie na Google'ach waszą winnicę, to w połowie drogi już głos z Google Maps powiedział do mnie, ale ta winnica już może być zamknięta. Nie? Czyli właśnie godziny jakie są. Bo ja właśnie jechałem przed 18, to mogłoby i dlatego może mnie ostrzegał, nie? Czyli to są najlepsze godziny, jeżeli ktoś też będzie sobie planował, żeby wiedział, że to są najlepsze godziny, czyli jeżeli jest standardowo do 18, czyli żeby się nastawił tak na 16, a taka degustacja, bo to jest, jak się degustuje, to ile win? To zależy od preferencji. Aha. I ewentualnie ekipy, które w jakim składzie przyjadą. W zasadzie jak długo są posiedzieć, nie? Niektórych nie otwieramy, bo zostały nam... Nie powiem, że pojedyncze sztuki, ale kilkadziesiąt butelek, więc jeżeli klient chciałby kupić, to... A ile trwa taka degustacja tutaj? To jest taka degustacja, rozumiem, że wy opowiadacie, tak? Zgadza się. Gadamy sobie, rozmawiamy ogólnie. Aha, czyli to nie jest wycieczka, tak. Czy wycieczka wchodzicie 30 minut, wychodzicie, tylko... Nie, tutaj nie ma. To jest bardzo elastyczne tematy, nawet co poruszamy około winy. Nie jestem znawcą, ale faktycznie jest rzeźki i jest bardzo dobre to wino. Tak, jest jeszcze młode, ono będzie z każdym tygodniem nabierało. Mm. Mimo to, że już smakuje, super. Mm. No cóż, pozostaje mi z kieliszkiem Rieslinga w dłoni pożegnać się z wami z tego miejsca, pożegnać się z Wojtkiem i z żoną Ewą, która tam sobie odeszła teraz z następnym pokoleniem winiarzy. Zgadza się. To jest z nich zostanie. I my sobie za chwilę kupimy tutaj wino, po to, że jak wrócimy na kemping, żeby tam faktycznie móc już rozsiąść się i do późnego wieczora delektować się. Czyli co, bierzemy Solarisa, tak? No jasne. Bierzemy Solarisa. Czyli dzisiaj wieczorem będziemy raczyć się z Solarisem z winnicy Ramut. Dziękuję bardzo za spotkanie i musicie tutaj przyjechać, bo bardzo fajni, bardzo mili właściciele. Zestresowani trochę tak jak ja przed kamerą, ale najważniejsze, co się dzieje w butelkach, w kieliszkach i ogólnie w tym miejscu. Jeszcze raz, namawiam was do przyjeżdżania w to miejsce. Zgadza się. Najlepszy widok na Ślęże jest ze Świątyni. O, pokażę wam ten widok, bo jak siedzicie i sobie kosztujecie wino, nie wiem jak to będzie pod słońce, ale widzicie dokładnie Ślęże.